Jak Wam się podoba moja kwatera główna, przynajmniej nasza, no to musicie zobaczyć jedną ciekawą rzecz, którą po raz kolejny Wam pokażę i od razu jeszcze pytanie Wam zadam za moment. Nagrałem już bardzo dużo unboxingów, rozpakowań i innych przeróżnych takich filmów, gdzie pokazuję Wam przeróżne ciekawe rzeczy na temat gier, pewnych propozycji, które mogę Wam polecić, żeby się z nimi zapoznać, jako że ja sam obserwuję pewne gry, sobie przypominam po czasie takie, które kiedyś widziałem u znajomego kolegi, widziałem co nieco, nie wszystkie gry oczywiście pamiętam, ale te, które akurat udało mi się zapamiętać, to o tym później po czasie Wam pokazuję, opowiadam. I takie jedno pytanie będę miał od razu do Was, czy przez te filmy Wy uważacie, czy ja się przechwalam, czy Wam po prostu pokazuję takie mniej oczywiste gry, które no, zostały zapomniane z jakiegoś powodu? Czy to jest kwestia tego, czy ja się po prostu, nie wiem, przechwalam na tym kanale, ile to rzeczy ciekawych wydobyłem, czy po prostu taka część informacyjna to dla Was będzie? Bardzo mnie to ciekawi, Wasza opinia, ponieważ no, tak naprawdę wszystkie te filmy różni ludzie mogą oglądać i mogą sobie tam zawsze co nieco zniekształcić, przekształcić, a wiadomo, że ja to pokazuję czysto z pasji, czy to jest kwestia chwalenia się, to już niech każdy sobie odpowie na to pytanie. I ja z kolei zdaję sobie sprawę z tego, że to jest raczej kwestia tego, że po prostu mam takie, a nie inne zainteresowania. Dojechała do mnie gra w wydaniu, tutaj Wam akurat powiem, z tej strony bombowacena.pl. chciałem sobie w ogóle inną grę załatwić, ale się okazało, że na stronie nie ma tej, która była figurowała przynajmniej na stronie. MX vs. ATV Unleashed za 30 zł z wysyłką, no trochę więcej, 45, ale to nic. Niemieckie wydanie. Pewnie sobie tam z czasem wymienię na angielskie, bo nie zbieram takich wydań. Powiem Wam, dlaczego akurat ta gra. Mianowicie dlatego, że kiedyś, dawno, dawno temu, już prawie 19 lat temu, u kumpla widziałem MX, ale Unleashed, bez dopisku versus ATV, czyli quady, takie przeróżne pojazdy innego typu niż motocrossy, czyli motocykle terenowe. I bardzo mi się podobała tamta gra, właśnie MX Unleashed, bardzo fajnie mi się nawet ogrywało ją w pewien sposób. I tak chciałem się właśnie zastanowić, ale ktoś ładnie napisał. Ładnie ktoś napisał. Chciałem po prostu tą grę sobie sprawdzić, jako że lubię takie motocyklowe, w ogóle lubię wyścigi, przynajmniej tak z dużej reguły. Ktoś tutaj coś, jakąś kuźwa, niemiecką choinkę mi tutaj ktoś dostawił. Zawsze lubiłem takie gry i zawsze lubiłem sobie tak pośmigać po takich terenach właśnie. No może nie takimi pojazdami, bardziej miałem na myśli motocykle, coś właśnie jak tutaj. I po prostu na stronie się okazało, że nie ma tej gry. W ogóle najpierw sprawdzałem na OLX-ie, czy to jest ta gra dokładnie za tam 40 parę złotych. Ta gra w ogóle się ceni z jakiegoś powodu, ten MX Unleashed, ponieważ no, ostatnio jak patrzyłem, to cenowo wypada różnie. 30-40 zł zależy. Zależy na co się trafi. Kiedyś było 20-25, więc parę lat temu to była korzystniejsza okazja, żeby w ogóle wziąć taką grę. Patrzę, zamawiam. Myślę sobie, że to jest MX Unleashed. Bezpośrednio już na tej stronie, bo już tam widziałem, że no, Elixia to tam już nie chciałem się dopytywać specjalnie, więc po prostu wziąłem tą stronę pod uwagę i zrobiłem tak jakby stary numer z taką jedną stroną z grami, gdzie też jeden facet sprzedawał, nie pamiętam jak ona się nazywała dokładnie, Magnelis? Jakoś tak, bardzo stara strona już, ona nie istnieje od, nie wiem, 13 lat chyba. To tam zamawiałem kartę pamięci do PS1 i chyba Sonic Gems Collection i chyba GTA Liberty City Stories na PS2. I tak kurczę sobie myślę, spróbuję taką dawną metodą i te gry faktycznie się fajnie kupowało. No teraz zważywszy, że różnie jest z wydaniami tych gier, bo nie zawsze natraficie na angielskie wydanie, ale spoko, sobie przynajmniej obadam, czy było warto wziąć tą grę, bo myślę, że chyba było warto, ale tak naprawdę mi chodziło o versus ATV,
Dlatego, że nie było na stanie i mi facet napisał, że w tej samej cenie ma kolejną odsłonę. Pomyślałem sobie, czy ta odsłona też nie będzie wcale jakaś zła. No i myślę sobie, czemu nie wziąć, nie? Zważywszy na to, że podobne gry tego typu można skompletuje całą serię, bo trochę tych gier jest, nie wiem, 5, 6 bodajże z MX-a. Wiem, że te najnowsze mają już troszeczkę podniesiony próg przechodzenia gry, ale to nic. Z jednego miejsca jeszcze zamówiłem podobną grę z tej serii, tylko ona dojdzie dopiero za parę dni, także będzie to taki dzielony materiał trochę. Nagrywam to teraz w piątek, to pewnie w przyszłym tygodniu, nie wiem, obstawiam, wtorek, środa będzie na miejscu. Ogólnie jeszcze teraz przed majówką to sobie załatwiłem parę rzeczy ciekawych. Co do tego, to też będą materiały z tego. Na razie tutaj jeszcze czekam na drugą grę i wtedy będziemy mogli już sobie zrobić test porządnie dwóch gier naraz, bez żadnego tam okłamywania, oszukiwania i w miarę tak jak na szybko się uda zrobić, to myślę, że nie będzie żadnego problemu porównania sobie tej serii, może i nawet siądzie ta seria, zobaczymy tych motocrossów, takich oto ciekawych propozycji. Ładny stan, pudełko w ładnym stanie, płytka też, ale gdyby to było wydanie angielskie, to może bym jakoś to przecierpiał, ale to nic. Zawsze się znajdzie okazja, zawsze tam będzie można co nieco pokombinować. Także jeszcze czekam na drugą grę i widzimy się za chwilę w kolejnym ujęciu. I żeby stało się zadość, jeszcze jedna przesyłeczka akurat z Vinted, z Litwy konkretnie. Dosyć w miarę szybko przyszła. Zaczynam lubić Vinted z bardzo prostego powodu. Ceny i jeszcze raz ceny. Rzetelne zdjęcia, rzetelne opisy, bez żadnego tam kombinowania. Jedynie tylko ta ochrona kupujących mnie zastanawia, ale w dużej mierze ja i tak jestem zadowolony z każdego, przynajmniej do tej pory, zakupu na tej stronie. MX Unleashed na PlayStation 2. Tą grę pamiętam 19 lat temu, jak byłem u kumpla piętro niżej. Na PS2 sobie graliśmy w to, w sumie on grał, ja tam próbowałem robić podejścia, ale mi bardzo źle wychodziło jeżdżenie po trasie i w ogóle po mapie w całej grze, tak jakby źle jeździłem, przynajmniej w tamtym czasie, 2005 rok. Nie jest to pierwsza odsłona, jest to tak naprawdę trzecia, były jeszcze poprzednie dwie gry i nawet nie wiem, czy za nie się nie zabrać. Dałem za tą grę jakieś chyba 42 zł mniej więcej. Już nie będę tam do końca liczył, ile dokładnie. Wydanie na Skandynawię, ale ma angielski opis, więc dla mnie to jest jak najbardziej w porządku wydanie. W stanie ładnym. A tak to w porządku. Taki fajny, całkiem zachęcający do zabawy na druk. Tak samo jak okładka. No i za chwilę przetestujemy sobie te gry, ale może najpierw tą pierwszą grę, którą wam wcześniej pokazywałem, dla samego tak jakby przedstawienia, że działa faktycznie, ale zrobię troszeczkę na innej zasadzie, o której zaraz się w sumie dowiecie, zapoznacie. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy pierwszą grę, którą widzieliście na początku. Tą, którą niekoniecznie chciałem, ale już wziąłem, żeby było dla porównania swoistego. Zrobię tak jakby bardzo ciekawy sposób na pokazanie tej jednej gry przynajmniej, bo wiem, że MX Unleashed jest z bardziej otwartą mapą, a tutaj mamy trasy już wyznaczone. Pokażę wam jedno okrążenie, dlatego że testowałem sobie tą grę już przedtem i się okazuje, że gra nam daje trochę psikusa. Wyzwanie mistrzostw polega na tym, że jest 16 rund. Tylko nie jestem pewny, ile jest tras, bo tak jak powtarzałem drugą mapę, to ona była taka sama jak pierwsza, więc bardzo mnie to zastanawia, dlaczego tak jest przynajmniej na początku, że przynajmniej powiedzmy tydzień pierwszy 16 wymagających tras. Także jedno okrążenie wam pokażę, ponieważ faktycznie gra trochę daje po dupie, zwłaszcza że same wyścigi jako tako są w porządku, tylko nie rozumiem, dlaczego drugi raz trzeba było pierwszą trasę robić. Okej, moi drodzy, gra dzieciństwa. Trzeba ją sobie przypomnieć dokładnie, jak ona wygląda. 2004 rok. Gra będzie miała 20 lat, jak już nie ma 20 lat, bo nie pamiętam, czy ona wyszła wiosną, czy jesienią, ale chyba raczej tak
wczesną wiosną, więc już będzie miała dwie dyszki. Że może i po części z tej okazji będzie ten materiał krótki. Jestem w trakcie montowania filmu, który właśnie widzieliście i niestety się nie udał, bo z jakiegoś powodu sterowniki nie jestem pewien, czy w Elgato, czy w RetroTinku coś się pochrzaniły. I zwyczajnie nic nie było na tym materiale widać. Także niestety przepraszam Was za to. To w ogóle nie było jakby oczywiste, zamierzone, ale no cóż, przynajmniej wiadomo, że dwie gry działają. Tylko no nie powinno to tak w tym momencie wyglądać. Po zmontowaniu całego tego filmu będę musiał zrobić sobie taki test porządny jeszcze raz, czy nagranie będzie znowu takie pokiełbaszone, czy nie tym razem. Nie, więc no z góry przepraszam, ale ewentualnie drugi raz, jeżeli się uda faktycznie to wszystko poskładać do reszty z jakością tego obrazu, no to jeszcze raz ewentualnie nagram dla Was taką zajaweczkę na temat tych dwóch gier. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę i widzimy się w kolejnym filmie z konkretnych gier, które już na pewno będziecie widzieć, oglądać i oceniać.